Jest sobota, 17 marca, godzina 6:06. Więc pewnie zastanawiacie się, co robię w weekend o tak wczesnej porze na nogach. Otóż, moi kochani, zabieram was ze sobą na małą wyprawę prosto do serca Śląska. A gdzie dokładnie jedziemy i po co, to przekonacie się już za chwilę. Tak więc myślę, że nie ma co zwlekać i jedziemy. Wybaczcie mi nagłą zmianę kadru, ale stwierdziłam, że nagrywanie podróży pociągiem, szczególnie polskim pociągiem PKP, nie jest zbyt interesujące, więc nie będę go tutaj pokazywać. A ja witam się z wami sprzed dworca głównego w Katowicach. I znajdujemy się dzisiaj tutaj dlatego, że w katowickim klubie Teoria, a właściwie w herbaciarnio klubie Teoria, Towarzystwo Otwarte Klatki organizuje bardzo fajną, charytatywną akcję pod hasłem Tatuaży zamiast futra. I dzisiaj się tam wybieramy. Tego typu spotkania odbywają się cyklicznie w różnych miejscach Polski. Tym razem zawitano na południe, czyli właśnie do Katowic. Dochód zgromadzony z wykonywanych dzisiaj dziar oraz wszystkich kolczyków, które zostaną tam też zrobione, pójdzie na konto stowarzyszenia, które walczy o wprowadzenie całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. A więc musicie przyznać, że cel jest szczytny. I cóż, zobaczymy, ilu ludzi popiera takie akcje. Ogólnie widzę, że raczej nie narzekacie na brak zainteresowania, czy kiedykolwiek mieliście jakiś problem ze zorganizowaniem, na przykład z jakimś udostępnieniem lokalu, czy ktoś był przeciwny? Nie. Nie, zazwyczaj artyści bardzo, bardzo chętnie przyjmują zaproszenia na takie akcje. Zazwyczaj te akcje odbywają się w swoim tatuażu. Dzisiaj zaprosiła nas i to jest pierwszy raz takie miejsce, gdzie galeria sztuki połączona jest z sztuką tatuażu. To jest to bardzo dobrze współgra ze sobą. Dlatego cieszymy się, że też takie lokale odpowiadają się na naszą akcję. Jakie działania możecie ogólnie podjąć dzięki pieniądzom zebranym na takich akcjach? Stowarzyszenie oprócz tego, że prowadzi takie akcje, które mają przekonać ludzi do tego, że futro w dzisiejszych czasach jest zbędne i żyjemy na takim poziomie, że futro jest tylko taką ikoną próżności. Więc oprócz tego, że możemy te pieniądze przyjmować ludzi w terenie, to znaczy drukować materiały, drukować banery, tablice,
pieniądze zainwestować w sprzęt, który potem używamy do przeprowadzenia śledztw, czy na przykład zebrania materiałów pokazujących, jak realnie wygląda przemysł w Polsce. Działamy tylko z tych pieniędzy, które płacą na raczyńcy lub ze składek członkowskich. Natomiast chcemy działać skutecznie i żeby wyglądało profesjonalnie, żeby przygotowało ludzi i żeby to miało taki efekt, jaki chcemy osiągnąć. Lokalne w 14 miastach Polski. Mamy ponad 200 aktywistów w całym kraju i rozszerzamy się teraz na inne kraje. W zeszłym roku otworzyliśmy oddziały w Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku powstał też oddział partyzantek na Ukrainie. Mamy grupy w Estonii. Mamy też grupy, które zaczynają działać w innych krajach na wschodzie. Właśnie z tym najpierw pytanie się wiązało, czy się rozszerzacie, a w Polsce w jakichś miastach w Opolu? Nie jestem z Opola. Mamy grupę lokalną w Opolu. Aktualnie tego chyba nie działa, ale wszędzie tam, gdzie zbiera się większa liczba aktywistów, która chce działać, to takie grupy są. Jeżeli uda się wdzielić w życie ten plan i wyjdzie ta ustawa o całkowitym zakazie tych hodowli, to co zamierzacie robić? Jeżeli uda się zakaz hodowli zwierząt, to będziemy działać na rzecz innych zwierząt hodowlanych przemysłowo. Bardzo dużo do zmienienia. Jeżeli uda się przeforsować zakaz hodowli zwierząt, to na pewno będziemy się na czym skupiać. Dziękuję. Moja wizyta w teorii już dobiega końca. No, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo to bardzo fajne miejsce. No, dowiedziałam się wiele rzeczy na temat tego, czym naprawdę jest przemysł futrzarski. Cieszę się, że są wśród nas ludzie wrażliwi, którzy potrafią stanąć w obronie tych, którzy nie potrafią sami siebie bronić. Także naprawdę zachęcam Was do udziału w takich akcjach i do wspierania Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Możecie to zrobić na wiele sposobów. Nie musicie się tylko dziarać, naprawdę. Wystarczy tylko zajrzeć na stronę Stowarzyszenia. Pokazać, że ma się trochę serca. A ja dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału oraz do zostawiania łapek w górę i do zobaczenia w następnym.